Raz na jakiś czas można powiedzieć, że naprawdę bardzo regularnie przewija się przez media społecznościowe temat tego, czy piłkarze mają prosty czy krzywy, nieprosty, trudny zawód. No i wczoraj, znaczy 28 lutego, Michał Kucharczyk dorzucił do pieca i z jakiegoś powodu wypowiedź, która Padała 87 razy jak do tej pory, dosłownie z ust różnych zawodników, wywołała ponownie gorącą dyskusję. Zacytuję może taki fragment, który wzbudził największą gorączkę. My nie mamy możliwości sobie wziąć L4, czy powiedzieć przepraszam, przepracowałem miesiąc, to teraz mi się należą na przykład 3 dni wolnego i wykorzystam te 3 dni wolnego na wesele kolegi, czy na chrzciny kumpla, gdzie zostałem zaproszony. No, nie da się tak. Ja w swoim życiu w rodzinie byłem na może dwóch weselach, a było ich z 15 czy 20, bo po prostu był mecz. Jestem absolutnie przekonany, że doskonale wiecie, jakie reakcje wywołał ten wywiad, ta wypowiedź konkretna, dokładniej. Zakładam też, że wielu z Was ma podobne odczucia. No, bo przecież musi chyba nam trochę gotować krew, że gość, który zarabia naprawdę bardzo, ale to bardzo solidne pieniądze, nawet piłkarz polskiej ekstraklasy, przecież jest no bardzo wysoko w drabinie zarobków w tym kraju, prowadzi życie po prostu luksusowe. Do tego wykonuje pracę, którą najprawdopodobniej kocha. No, zakładam, że dla większości piłkarzy bycie piłkarzem i życie z tego, że kopie się piłkę, jest no spełnieniem marzeń. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzeć na procent ludzi, którzy czerpią satysfakcję z tego co robią zawodowo, procent ludzi, którzy po prostu lubią swoją pracę, wśród piłkarzy jest stosunkowo duży. Także co to za narzekania? No nie zapominajmy też, że bycie piłkarzem nie jest profesją, którą na kimkolwiek, ktokolwiek wymusza. Nie jest też tak, że jeżeli przestaniesz być piłkarzem z dnia na dzień, no to pomijając tam jakieś zobowiązania kontraktowe, to też nikomu nic złego się nie stanie. To nie jest tak, że nie wiem, szpitale przestaną działać chociażby. Dodatkowo poza tym, że piłkarz ma znakomitą pensję, no to w porównaniu do reszty społeczeństwa ma zapewnioną znakomitą opiekę medyczną, Regularne badania, e, nawet na poziomie ekstraklasy, klasy, tak? bo już o piłkarzach, którzy robią większą karierę, nawet nie wspominam. Jeżeli zwichnie sobie chociażby kostkę, na przykład, powiedzmy, no to nie wiem, taki programista, na przykład, nie twierdzę, że programiści są jakąś ucieśnioną grupą społeczną, ale załóżmy, no, programista z tego tytułu niekoniecznie może dostać wolne. E, piłkarz, no, jest e, bez urazy, ale bezużyteczny wtedy dla swojego klubu, a to nie jest tak, że e, przestaje mu się płacić wtedy pensję. Bycie piłkarzem, Piłkarzem przynosi też rozgłos, sławę, która wydaje mi się, że dla bardzo wielu ludzi jest jakimś tam profitem, jakimś tam bonusem. Zwłaszcza, że może to procentować jakimiś kontraktami reklamowymi. No i też nie zapominajmy o tym, że bycie piłkarzem to też nie jest 160 godzin pracy w miesiącu, to jest zdecydowanie mniej. Treningi nie trwają 8 godzin dziennie i jasne jest tam jeszcze chodzenie do fizjoterapeuty, jakieś tam rozgrzewki i jakieś tam. Wywiady, ale generalnie jeżeli chodzi o obowiązki piłkarza wynikające z jego kontraktu, no to nie są to obowiązki, e, które składałyby się na jakieś bardzo e, wyczerpujące w moim odczuciu życie. Jasne, no, bycie sportowcem wymaga biegania i w ogóle męczenia się, ale wiecie, jeżeli chodzi o nakład czasowy, godzinowy, no to. E, w porównaniu do e, takiego lekarza, na przykład, no to tutaj e, porównania raczej nie ma. Krótko mówiąc, doskonale rozumiem, że e, ludzie się wściekli i e, instynktownie wręcz krew się gotuje, e, słuchając tego typu rzeczy. No ale z drugiej strony, Michał Kucharczyk, czego by ktokolwiek o nim nie myślał, też jest człowiekiem. Wiem, dla niektórych może to być kontrowersyjne stwierdzenie, ale jestem pewien tego, co mówię. Michał Kochaczyk też jest człowiekiem. I jako człowiek nikt nie ma prawa odbierać mu e, tego, że on może. E, dostrzegać jakieś obiektywne minusy tego, co robi, jakieś niedogodności sposobu życia, jaki wybrał. No tak, nawet jeżeli grafik życia Michała Kucharczyka jest, no, obfituje w większą liczbę wolnych godzin, no to jest też grafikiem dużo bardziej sztywnym. I tak, weekendy odpadają i no, człowiek z tego, co kojarzę, jest istotą społeczną, w związku z tym może to przeszkadzać, może to być problem, może to być... Frustrujące, że chociażby na tych weselach się nie przebywa, że prawdopodobnie omija się na przykład bardzo dużą liczbę istotnych wydarzeń życia swoich dzieci, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. To też nakłada się na to, że okej, okay, no ci piłkarze dostają srogie pieniądze i tak dalej, ale to są krótkie kariery, nie zapominajmy. To są też ludzie, którzy temu podporządkowują całe swoje życie w zasadzie i no muszą się. Ma chapać, bo po karierze często nic na nich nie czeka, bo zostanie piłkarzem zawodowym często wiąże się z tym, że zaniedbuje się po prostu resztę swojej edukacji. I to nie wynika z tego, że piłkarze są swoimi jakimiś debilami i ludźmi, którzy nie są w stanie cokolwiek więcej ze swoim życiem zrobić, ale no, to jest po prostu podjęcie pewnej decyzji, która wiąże się z kosztami. Michał Kucharczyk ma prawo czuć dyskomfort. W związku z tym wszystkim. Michał Kucharczyk ma też prawo powiedzieć o tym, że mu się to nie podoba. I możemy tutaj w całą spiralę wejść, że z drugiej strony e, nie każdemu musi się taka opinia podobać, i że może to właśnie e, komentującym gotować krew. Ale ja tak naprawdę zastanawiam się, no znowu, dlaczego po raz 87 i to tylko w przeciągu ostatnich 12 miesięcy widzę taką samą dyskusję? Dlaczego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, że tak to po prostu jest skonstruowane, że nikt nikogo w jedną i w drugą stronę nie przymusza? Bo z jednej strony piłkarz nie musi być piłkarzem, z drugiej strony komentujący. Nie tracą niczego na tym, że piłkarz zarabia takie czy inne pieniądze i praktykuje w taki czy inny sposób. No zdecydowana większość piłki nożnej to są jednak całkowicie prywatne tematy. Powiedzcie mi, dlaczego aż tyle na ten temat dyskutujemy? No bo czy to się nie nudzi? Nie wiem, może ja jestem po prostu jakiś strasznie stary i już tych, te dyskusje mi się przeżarły, czy, czy, czy o co chodzi? Wydaje mi się, że już dawno przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, że, nie wiem, sowa Mateusza Borka, że presję to może tam czuć pielęgniarka, to, to że to jest gówno prawda, bo presję może każdy czuć i się stresować i tam mieć depresję i tak dalej. Że nie jest tak, że zarezerwowany jest do bardzo poważnych zawodów, Odczuwanie dyskomfortu z czymkolwiek, że wszyscy przyszliśmy do porządku dziennego, że piłkarze zarabiają takie czy inne pieniądze, mają taki czy inny tryb życia, i tak dalej. I dlaczego komukolwiek to przeszkadza? I dlaczego też po raz 87 w ogóle widzę wywiad, w którym się rozmawia o takich rzeczach? Nie wiem, może jakiś dziwny jestem, że tego nie rozumiem, ale chętnie bym poczytał w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Ale się nagadamy.